Klaudia Szustak, witam Państwa. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Najbliższa noc przyniesie mroźną aurę, przede wszystkim na północno-wschodnich krańcach, gdzie temperatury spadną do minus 1 stopnia. Najwyższą temperaturę zanotujemy na Pobrzeżu Szczecińskim, tutaj 3 stopnie powyżej zera. Opady deszczu słabe i przelotne pojawią się głównie na południu oraz na południowo-zachodnich krańcach, na Kujawach i w Łodzi deszcze ze śniegiem. Na północnym wschodzie, a także na Pomorzu Zachodnim bez opadów tutaj zachmurzenie umiarkowane. Ciśnienie dosyć niskie, 1003 hektopaskale, wiatr słaby. Przejdźmy do prognozy pogody dla Europy. Poniedziałek w Europie z przewagą pogodnej, słonecznej i bezchmurnej aury. Takie warunki przede wszystkim w Atenach, Rzymie, Zagrzebiu, Wiedniu, aż po Berno i Paryż. W Skandynawii popruszy śnieg, natomiast opady deszczu pojawią się w Madrycie, Lizbonie oraz w Berlinie. Temperatura maksymalna to 1 stopień w Skandynawii, 9 stopni w Berlinie, 12 w Bernie i w Wiedniu, do 16 stopni w Lizbonie. Sprawdźmy prognozę dla Polski. Poniedziałek w Polsce z przewagą opadów deszczu, ale słabych i przelotnych. Jedynie w Koszalinie i w Rzeszowie padać się nie powinno i tutaj pojawi się więcej słońca. Termometry wskażą maksymalnie 10 stopni na Górnym Śląsku, a także na Lubelszczyźnie, 8 stopni na Kujawach, w Łodzi, najchłodniej w Gdańsku. Tutaj termometry wskażą 6 stopni powyżej zera. Ciśnienie powoli wraca do normy, ale będzie jeszcze niższe, 1006 hektopaskali. Wiatr powieje w kierunku wschodu i będzie słaby i umiarkowany. Przejdźmy do prognozy pogody na kolejne dni. We wtorek pogodna i słoneczna aura pojawi się przede wszystkim na południowym wschodzie. Przelotnie popada na Podlasiu. W pozostałych regionach dosyć pochmurno. Temperatury bardzo wysokie, nawet do 15 stopni na południowo-zachodnich krańcach. W środę ciśnienie spadnie do 998 hektopaskali. Opady pojawią się głównie na północy. W całym kraju będzie pochmurno. Temperatury coraz wyższe, od 13 do 16 stopni. W czwartek ciśnienie będzie jeszcze niższe, 994 hektopaskale. Opady utrzymają się już tylko na Pomorzu. W pozostałych regionach znacznie pogodniej. Zakres temperatur wyniesie od 11 do 17 stopni. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.